Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Sprawdź, które z podanych ciągów są geometryczne. Dla każdego ciągu geometrycznego zapisz jego wzór ogólny. I mamy tutaj pierwszy ciąg. 2, 4, 6, 8, 10 i 12. Czy to jest ciąg geometryczny? Zobacz. Począwszy od wyrazu drugiego, każdy wyraz jest o dwa większy od poprzedniego. O 2, nie dwa razy. A więc to nie jest ciąg geometryczny. To jest ciąg arytmetyczny. Spójrz teraz na kolejny ciąg. 1 druga, 3 drugie, 9 drugich i 27 drugich. Każdy wyraz w tym ciągu jest trzykrotnie większy od poprzedniego. Łatwo to zobaczyć, bo w mianowniku ułamki się nie zmieniają, a każdy licznik jest trzy razy większy od poprzedniego. A więc jest to ciąg geometryczny o ilorazie Q równym 3. Zapiszmy jego wzór. Pierwszy wyraz to 1 druga, a iloraz właśnie poznaliśmy. Wynosi 3. Wzór ogólny tego ciągu geometrycznego to bn równa się 1 druga razy 3 do potęgi n minus pierwszej. Spójrz teraz na kolejny ciąg. Minus 2, 4, minus 8, 16, minus 32 i 64. Tu łatwiej nam będzie znaleźć iloraz ciągu dzieląc wyrazy. Na początek a2 podzielimy przez a1. 4 podzielić przez minus 2 to minus 2. Teraz a3 dzielimy przez a2. Minus 8 podzielić przez 4 to też minus 2. Sprawdź samodzielnie, ilorazy dla pozostałych znanych wyrazów. 16 podzielić przez minus 8 to minus 2. Minus 32 podzielić przez 16 to też minus 2. Taki sam wynik da podzielenie liczby 64 przez minus 32. Mamy więc do czynienia z ciągiem geometrycznym. Zapiszmy jego wzór ogólny. Potrzebujemy pierwszego wyrazu oraz ilorazu. Pierwszy wyraz to minus 2. Iloraz, czyli q, to też minus 2. Wzór ogólny tego ciągu to minus 2 razy minus 2 do potęgi n minus 1. Przejdźmy teraz do ostatniego ciągu. 6, 6, 6, 6, 6 i 6. To jest ciąg stały. Zgodzisz się chyba, że taki ciąg też możemy określić jako geometryczny. Jego iloraz wynosi 1, a pierwszy i wszystkie pozostałe wyrazy tego ciągu to 6. Wzór ogólny to dn równa się wyraz pierwszy, czyli 6, razy iloraz, czyli 1 do potęgi n minus pierwszej. To tyle w tej lekcji. Gratuluję.